W ostatnim odcinku Zita Plane Simulator zostawił się naprawdę duże łapy w górę, więc lecimy z kolejnym odcineczkiem. Jak widzicie, mam 48,3 biliona, bo grałem w tę grę naprawdę sporo poza odcineczkami. Zobaczcie tylko i wyłącznie na moje pety. Mamy tutaj Kakida, który jest ekskluzywem, mamy też dwa mityki, więc dzisiaj odblokujemy sobie nowe krainy. Oraz oczywiście zrobimy sobie openingi jajek, a wy w międzyczasie zostawcie łapę w górę, zostawcie ich naprawdę jak najwięcej, bo im więcej łap w górę, tym jest to na nas z całą pewnością większa motywacja do dalszego nagrywania. Ja tymczasem pokazuję wam wszystkie krainy, które odblokowałem do tej pory. Mógłbym w zasadzie przemieścić się na tutaj portalu, ale chcę wam właśnie pokazać, jak to wszystko wygląda. Tak jak widzicie, jest taka kraina lodowa, tutaj mamy krainę lawową, krainę taką, no nieco bym powiedział, mroczną. I zobaczcie w ogóle, jak ten świat jest wielki, naprawdę. Tutaj mamy taką krainę zabawkową. Tę krainę w sumie nie wiem, jak określić, ona nazywa się chyba Henge. Nie wiem, co to znaczy po angielsku, więc możecie mi napisać oczywiście w sekcji komentarzy. Mamy tutaj portal, mamy również teleport do Space World, mianowicie tutaj, jak widzicie, jesteśmy teraz w kosmosie i możemy robić kolejne upgrade'y. Tych upgrade'ów trochę mam, ale zanim to zrobimy, odblokujemy strefę Cyber 2, bo stać nas, więc czemu by tego nie zrobić. I mamy sklepik, więc możemy odblokować nowe samolociki, 2 biliony, 5 bilionów, 7,5 i za bobuksy, więc kupmy już od razu ten najlepszy, co się będziemy tutaj szczypać, że tak powiem. Mamy 12,8 biliona i porobimy sobie openingi. Przy okazji możemy odebrać 1K cashu, chociaż aktualnie ten 1K cashu to jest jedno wielkie nic w naszym przypadku. Możemy zakupić sobie albo Cyber Egg 1, albo Cyber Egg 2. Chyba tych pozostałych nie możemy, tak mi się wydaje. Weźmy na razie, otwórzmy te jajko, proszę bardzo. Jest pierwszy opening tutaj robiony i mamy Voltirie. Okej. Okay. Sprawdźmy tego peta, czy on jest w ogóle warty jakkolwiek świeczki. Ej, mnożnik 251, lepszy od tego Zeusa aktualnego, którego mam. To był pet typu rzadkiego, że tak powiem. Dobra, mamy tutaj peta common. Pet elektra, pet typu elektra. Czyli po prostu zwykły common, kolejny elektra. Weźmy sobie, szkoda, że kurczę, nie mam tego. Że tak powiem, Game Passa na potrójne jajka, to byłoby zdecydowanie tutaj lepsze i to by jakby przyspieszyło ten cały proces, więc no, nie pozostaje mi nic innego, jak otworzyć kolejne jajko. Elektra, okej, okay, spoko. My chyba dzisiaj będziemy głównie te elektry otwierać, ale sobie też porobimy oczywiście inne rzeczy. Żałuję, że tego nie możemy otworzyć. Zobaczcie w ogóle, jaki bezsens. Chyba, że możemy, a ja o tym nie wiem. Rocket Egg. O, nie możemy otworzyć, bo nie mamy odblokowany Launch Station. Mimo, że nas stać tak w zasadzie. Mamy tych gemów to naprawdę od groma. Dobra, Voltiria. Proszę bardzo. Elektrowa. To jest nowy pet. I to jest pet, uncommon, czyli nic specjalnego. Kolejna Voltiria. I teraz słuchajcie, możecie mi dać znać w komentarzach, czy wy byście na moim miejscu tą Voltirię przerobili na Shiny, to się chyba tutaj nazywa, czyli na takiego jakby Golda, czy po prostu zostawili tak jak jest. Dajcie znać, w tym momencie napiszcie i zobaczycie, jaką decyzję ja podejmę. Jestem ciekawy, czy ktokolwiek zgadł. Taki ziomuś chce się wymienić, ale obstawiam w ciemno tak, że on chce wyłudzić albo wyżebrać, jak kto woli. Jakieś tutaj rzeczy ode mnie. No jak widzicie, idzie na razie średnia, więc weźmy sobie po prostu krótko i na temat użyjmy boosta, bo mamy takiego boosta. A mianowicie jest to lag boost. Mam ich aż 9, więc mogłem tak w zasadzie trochę wcześniej go użyć, ale dopiero teraz, jak zaczęły wypadać takie beznadziejne pety, w sensie beznadziejne, takie common, to stwierdziłem, że hej, fajnie by było to zrobić. No i okej. Okay. Kolejny elektra, no szału nie ma, że tak powiem. I tego gościa teraz zignoruję bez kitu, bo to jest oblok, proszę bardzo. Ale i tak będzie mógł ten. No co za dban. Czy możemy tutaj w jakikolwiek sposób, że tak powiem, trade'y wyłączyć? Nie, ale niech sobie wysyła, słuchajcie. Że tak powiem, legendary. Technis, okej. Okay. 0,5% było tylko na niego, ej. Spoko, czekajcie, Technis. W ogóle mam jakiegoś Firefoxa, już nie pamiętam nawet skąd go mam. Ale no skądś go muszę mieć. Technis 405, weźmy sobie najlepsze.
Dobra, zostało nam jeszcze na 3 jajka. Voltiria 1. Obstawiam, że wydropiłem same Voltirie, bo tak. O, jeszcze Elektra, to jeszcze gorzej. Przy okazji sobie może zakupimy jedno jajko Space zwykłe, bo chyba go w ogóle nawet nie otwierałem, a przydadzą nam się do Pet Indexu. I uwaga, Hologin. Jak widzicie, nie miałem go, więc spoko. Spróbujmy rzucić ogólnie z tej odległości. Zobaczymy, czy damy radę w ogóle dorzucić. To jest jakby takie ważna kwestia. Okej, 465 milionów idzie. A teraz spróbujmy pójść do ostatniej krainy, którą mamy odblokowane, czyli Cyber 2. Skoczmy na to i teraz spróbujmy. Uwaga, uwaga. Na 92%. Wydaje mi się, że nie doleci. Jesteśmy chyba za słabi. Chociaż może... Nie, niestety. Niestety nic z tych rzeczy. Tak więc co, słuchajcie. Lecimy sobie do spawnu. I w ogóle właśnie, a propos takich rzeczy, to zakupiłem poświatę Thunder, jak widzicie, za plus, która daje jakby plus 150% pet index. Ok, mamy kolejną misję zrobione. Plus jeden pet equip. Czyli musimy trochę tych petów potwierać, ale dobra, nie to chcieliśmy zrobić. Chcieliśmy pójść do shiny maszyny. No i ogólnie decyduję się te Voltirie ulepszyć, bo i tak mamy 100% ulepszenia. I mamy tym samym, zobaczcie moi drodzy, 376, czyli ona będzie lepsza od tego Kakida, że tak powiem. Jestem ciekawy, ile zarobimy rzucając z tak bliskiej odległości, uwaga. Jestem aż sam ciekawy. O, 18 milionów, okej, spoko. Tutaj upgrade'ów nie możemy zrobić, bo mamy tego naprawdę sporo, ale odbierzmy sobie tutaj z Daily Rewards. I okej, dobra, teraz tak. Mam plan, mianowicie potwierać te jajka i pozdobywać właśnie rzeczy do pet indexu. Mam wrażenie, że tego jajka w ogóle nie otwierałem, zaraz zobaczymy. Arctic Fox, no jak widzicie, nie otwierałem, skoro pet common mi tutaj dropnął jako potencjalny tutaj najlepszy pet. Ten bus jeszcze mi się trzyma, więc spoko. Dobra, Arctic Fox jest jak najbardziej gituwa. Ninja, tego też nie miałem. Przy okazji, aha, spina nie mam, ok. Nie wiem, od czego te spiny są zależne, czy od tego, od rebirthów, czy od czego, nie mam pojęcia. Ok, mamy cam. Nową tą, nowego peta, kamerkę. Ok, wydaje mi się, że tutaj nie ma co już forsować tego jajka. Zostały chyba dwa pety nowe do wydropienia, a stąd miałem tego liska. Dobra, świeczka, te jajko znam, to tego nie chcemy, ale tego chyba nie znam. Ocean Egg Panda. No to common było to możliwe, że... Nie miałem. O, mamy kosmitę, którego nie miałem. Na kosmitę było 29%, więc pewnie te rzadsze, jak się trafią, to będą właśnie odkrytymi nowymi petami, ale nie będziemy się szczypać. Weźmiemy jajko, którego nie otwierałem wcześniej. Mianowicie Angel Egg. No i dobra. Mamy tutaj chyba już wszystko, tak? Dokładnie tak, więc możemy teraz mieć 5 petów. Uwaga, tak jest, bo... tutaj również wcześniej upgrade'iki porobiłem, jak widzicie, to mam wszystko już na maksa. Możemy zrobić chyba rebirtha. O, jeszcze nie możemy, ok. Dobra, to sprawdźmy teraz, ile będziemy zarabiali z tyloma petami, więc na sam początek pójdźmy do Cyber 1, stąd chyba jeszcze dorzucimy, tak mi się wydaje. 98. O, uwaga, uwaga, jest, mamy to. Ej, mamy 1 bilion za to, więc całkiem sporo, więc co, słuchajcie, to byłoby na tyle, wrócę do was z tym symulatorem, jak tylko odblokuję jakieś nowe rzeczy.